Klejm moralny. Konkluzją naszych pożarów są nasze pory deszczowe. Deszcz przychodzi pod koniec sezonu i główny bohater umiera. W drugim sezonie ustali się nowa równowaga, która będzie naturalną konkluzją starej równowagi. Więc słusznie, chyba starsi przestrzegali nas przed naturą, montując siatki na rajskie ptaki, roznoszą kolory. W końcu mamy je już wszystkie w retinach, których cyto architektura przewiduje światoczułe czopki na ciemnym dnie, pod piętrami, więc światło musi się czasem przedzierać, więc zdarza się też, że potrzeba pożaru. Żeby zerwać z piętrami, odpalić kontrolki, łzy wstydu i takie małe czarne kształty zostają odkryte. Są to artefakty postępu, który przesuwa granice równowag ziarnistości, która służy obróbce obrazu. Nie będzie innego końca. Koniec świata będzie ubytkiem w polu widzenia albo filtrem, który podzieli nasz smutek pomiędzy ubytki relacji spóźnionej zawsze o różniczkę uwagi. Nikt nie spodziewał się wiecznej konkwisty. Więc nikt chyba nie jest zaskoczony, kiedy przychodzi sezon stosów. Skoro tyle gatunków wciąż próbuje mamić oczy wiernych herezją, state of the art, bioróżnorodności, zasobów niepodporządkowanych teleologiom panującego wyznania, cuda są tylko ekonomiczne. Wyobrażeniowe stalkuje symboliczna. Kto nie potrafi podzielić entuzjazmu na nieskończoność dostępnych środków, niech lepiej nauczy się dzielić przez zero. Bo chuja dostanie. W nowym sezonie, kiedy zmartwychwstały, główny bohater zakreśli supranaturalną regułę nowej równowagi na warunkach wiecznej konkwisty, choćby i po kilku śladych trupach. I złote gałęzie Canary Wharf zaszeleszczą raz jeszcze. A ostatnich przedstawicieli każdego gatunku zamkniemy w kontenerkach. I one popłyną kontenerkowcem na czyjeś, nie nasze brzegi. Niech tam się mnożą, skoro nie potrafią liczyć. Liczyć trzeba na siebie. Jakiś moment w przyszłości, w którym wszystko ułoży się równolegle do planu, który zmierza dziś tylko po własne cele, bez choćby zawiasu. I wyłoni się kapitalizm z pyskiem polarnego niedźwiedzia, ciałem Jeffa Bezosa. I zamkniemy go w labiryncie karnej redystrybucji na Cyprze i będziemy się śmiać, jak niewiele zabrakło. Tymczasem kontestowany jest moment teraźniejszości, któremu towarzyszy samotność i długo, długo nic życie. Aż rozdźwięczone ringtony zbierają międzynarodową opinię wzdłuż linii tektonicznych rozłamów, patrzącą w wąskie paski otchłani. Wyłania się obraz, który jest ubytkiem. Chociaż strat nie brakuje, albo jakiejś straty, nie wiem, zbyt dobrze. Może jest semantyczna nasza przepaść. Może to rysa na retinie. Wszystko skończy się wymianą szybki. Może nic nie przywróci im życia, ale może już nie cierpią.
Może pora przestać zakładać i zacząć wysadzać think tanki. Może świat płonie w złej kolejności. Główny bohater jest po naszej stronie. I wcale nie nazywa się Chet, ale Karamakate. Karamakate. Ten posiada sny puszczy. Karamakate wie, gdzie rośnie czakruna. Karamakate jest Chulachakui. Pokaże nam gniazdo węża. A my wybierzemy mu jaja i w górę rzeki, czystej, przejrzystej, popłyniemy do wioski. Za nami wnętrostwo ciemności.